wyjść. Jak otworzyć te drzwi? To jest naprawdę okropnie. Ellie! Okej. Dobra, idź! Dobra, zobacz. Jebani łowcy. Widzisz? To mogliśmy być my. O rany. Wielu ludziom się nie udało. Powinienem był zawrócić tę cholerną ciężarówkę. Przeżyliśmy. Ledwo. Dobra, chodźmy stąd. Skąd wiedziałeś? O czym? O zasadce. Walczyłem po obu stronach. O. Więc często zabijasz niewinnych ludzi? A, czyli często. To ty powiedziałeś.
Do dzieła. Załatwione. O, ci chyba nie byli zarażeni. To nieważne, nie zatrzymujmy się. No dobrze. Jest most. Tak się stąd wydostaniemy. Eli, zwolnij. Zaczekaj na mnie. Co? Jestem tutaj. A może mi dasz pójść z przodu? I ściszysz nieco głos. Okej. Świetnie. Umiem gwizdać. Masz kolejny powód, żeby mi dogryzać. Ale bajer. Eli się ucieszy.
stało. To twoi koledzy łowcy tak robią? Twoi kumple łowcy to zrobili? Słodko. Stawiam na wojskowych. Dlaczego zabili tych wszystkich ludzi? Nie wszystkich mogli wpuścić. I co, i tak po prostu ich zabili? A martwi się nie zarażają. Poświęcasz kilku, by uratować wielu. Pojebane to. Tak. Co to było? Nie wiem. Eli, schyl się. Ukryj się. Miałeś całe stado i niczego nie trafiłeś. Zaraz trafię ciebie. Widzę, że naprawdę się wkurzyłeś. Jeśli potrzebujesz lekcji, chętnie ci pomogę. No, dobra. Gdzie oni są? Powinni tu być. Pracują na autostradzie. Nie zdziwię się, jeśli złapią następnych turystów. To miejsce to żyła złota. Cholerni szczęściarze. Skoro na nich czekamy, sprawdź, czy da się coś tu zebrać. Nic tu nie ma. Chodźmy dalej. Rozdzielić się! Wow! Dobra, trzeba rozluźnić atmosferę. Gotowy? Po co są rzeki? Żeby się nie kurzyło, jak statek hamuje. Co to? Księga dowcipów. Wolne żarty, część druga. Autor? Will Livingstone. Dobra, chodźmy. Wiesz co jedna kapusta zawołała do drugiej? Ej, głąbie.
A wiesz, co tamta jej odpowiedziała? Chcesz z liścia? Z liścia. Dlaczego jesień jest niebezpieczną porą roku? Bo można dostać z liścia. Wleciał ptaszek do kontaktu i go pokopało. Nie. Czekaj, coś pokręciłam. I go pokopało. Wleciał ptaszek do gniazdka. O. Spaliłam. No dobra, to co czarodziej dolewa do rosołu? Magii. Beznadziejny. Już to jesteś straszny. Czy ty go w ogóle zrozumiałaś? Nie. Nieważne. Dobra, skończyły mi się kawały. Co teraz? Strasznie daleko ten most. Dotrzemy tam. Wow. Punkt kontrolny bez żołnierzy wygląda dziwnie. Tak wygląda większość stref. To miejsce jest opuszczone od dłuższego czasu. Dajcie nam nasze racje. Dlaczego nie dali im jedzenia? Czasami się kończyło. Częściej jednak wojsko nie chciało go oddać. W Bostonie takie rzeczy się nie działy. Uwierz mi, to działo się wszędzie. Ja też. Staraj się być cicho. Zaganiamy się za jakimś turystą. Ej, brałeś w tym udział? Słyszałem. Tak, jedna laska nie chciała się poddać. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś miał tyle energii. Załatwienie innych trwało parę minut, ale ją tropiliśmy, kurwa, 5 godzin. Jezu, czasami trzeba się narobić, żeby coś zarobić. Chyba tak. Już mieliśmy sobie odpuścić. Wtedy ona zaczęła do nas strzelać. A mogła uciec, głupia pipa. Kazałem dwóm chłopakom ją zająć. Wziąłem karabin, wycelowałem jej w czerep. Jeb! Załatwiona. Cholera, może trzeba było wziąć ją żywcem, zrobić z niej jedną z nas. Nie, nie dałoby rady. Zabiłoby nas wszystkich we śnie. Oh!
Brać! Za śmietnikiem!
Słuchaj, stary, może się jakoś dogadamy. Stary wyluzur! Jezu. O, w mordę. Ten koleś ma strzelbę. Thank you.
O Jezu! Zapłacisz za to, dupku! O cholera! Szlak! Dopadł następnego! Hej! Tutaj jest! Osłaniam cię! Na lewo! Tam na dole! Giniesz, dupku! Go! Okej, jazda! Nie zgubcie go! Widzę go! Za regałami! Daruję ci tego! Brać go! Przy regałach! Osłaniać mnie! Ruszam! Zabezpieczam tyły! Szybko! Idę!
O mały włos. Rany. O włos. Nie jest dobrze. On ma broń! Osłaniasz mnie, idę! Osłaniam cię!
Da się! Kurwa! Za tobą! Twojej lewej. Niech to ślad. Kolejny trup. Zaraz.
Cholera, mało brakowało. Na skraj świata i z powrotem. Wytrzymać i przetrwać. Przepraszam? Dziki światło gwiazd. Pamiętasz komiks, który czytałam? Jego bohater powiedział to po wielkiej bitwie. Wytrzymać i przetrwać. Tak. Okej. Okay. Oja, ile tu książek. Szkoda, że nie mam więcej miejsca w plecaku. Lubisz czytać. A jeśli akurat nie uciekam przed łowcami zarażonymi? Tak, czytam cały czas. Dobra, czas się wyluzować. Co robi żołnierz na egzaminie? Strzela. Taczaj. Jak blondynka robi dżem? Obiera pączki. O rany, aż zgłodniałam. Wchodzi kogut do łazienki, a tam zakręcone kurki. Załapałaś? Oczywiście, że nie. Czemu taboret ma depresję? Bo nie ma oparcia. Dobra, tego nie znałem. Dobra, to wszystko. Na razie. Wow! Brzmi jak statek kosmiczny.